Cześć, jestem Sarcz, a wy oglądacie kolejny odcinek serii Zagrajmy Final Fantasy VII Remake. Naszym obecnym celem jest w tym momencie centralny terminal, z którego możemy odblokowywać kolejne sektory tego miejsca. I już tam byliśmy wcześniej jako Cloud, a także Barret. Teraz wcielamy się w Tifę i Aerith, w którym jeszcze dodatkowo towarzyszy Red. No i tutaj spróbujemy znaleźć jakąś drogę właśnie do tego centralnego terminala. Tutaj już w ogóle byliśmy swego czasu, ale będziemy musieli przejść tędy. Red nam otworzy przejście. Off I go. Prawdę mówiąc, co byśmy bez tego Reda zrobili, co? An elevator. Raczej ciężko by było tutaj się gdziekolwiek przedostać w niektórych sytuacjach. And it's not moving. The professor still has plans for us, I presume. For the record, I don't like this one bit. All that remains is the fourth ward. We must trust in Cloud and Barret to see it through. Jasne, no ja już tutaj wypatrzyłem dźwignię i trzeba będzie z niej skorzystać, no bo jak było widać, winda jest nieczynna. Nie może być za łatwo. Okej, ale tutaj przejście mamy, tylko że jeszcze zostaliśmy zaatakowani najpierw. Przygotowałem sobie też materię Assess u Tify. A to dlatego, że ostatnio pod koniec odcinka spotkaliśmy nowych przeciwników, których jeszcze nie mieliśmy okazji zbadać. Tylko ciekawe, czy oni się jeszcze tutaj pojawią. Na razie mam problem. Okej, już Tifa właściwie ruszyła. To tutaj wypadałoby jakąś umiejętność wykorzystać. Niech będzie ta i przełączmy z powrotem na Tifę. Zaatakować któregoś z tych przeciwników tutaj. Star Shower powinien się nadać. Ekstra. No i po kłopocie. Mamy zatem tutaj ten terminal, panel sterowania. No i teraz mieliśmy odpalać czwóreczkę. Lecimy. Transfusion procedure complete. Commencing test of augmented research specimen. This was a good idea, right? Yep. Let's go give the others the news. No dobra, powiadomimy w takim razie Clouda. Is that you? Yeah. We found an elevator on our side. Good. Glad to hear it. But we can't use it for some reason. Hojo did something, I know it. There's only one thing we can do. We need to head to the fourth ward, just like he wants. We unlocked it on our side. You should be able to get in. Thanks. Wait for us there. Dobra, zmieniamy drużyny. Trzeba będzie znowu też zmienić materię. Right. Now we head back to that door. A no właśnie. No to zacznijmy rzeczywiście od materii, dlatego że po raz kolejny tutaj sporo zmian trzeba zawrzeć. Muszę zobaczyć. Magnify, Revival, Cleansing i bariera, to właśnie od razu przekazuje z powrotem Barretowi, bo w tej sytuacji to on tutaj musi się zajmować leczeniem. Okej, i tutaj jeszcze co było? Przypomnieć sobie bariera do tego wszystkiego, więc niech będzie. A oprócz tego będzie jeszcze chyba HP up. Tutaj możemy... A nie, to barierę ja już mam, czekajcie. Tutaj jest bariera, okej. Czyli wcale nie muszę. No ale na pewno bym sobie dodał w takim razie zwiększoną ilość punktów zdrowia. I to nawet dwie sztuki widzę, że dostała Aerith. Na razie możemy sobie je przekazać właśnie do Barretta. I w ten sposób zapełniliśmy te wszystkie sloty, a ewentualnie tutaj no, wrócimy znowu do tej materii
pozwalającej badać przeciwników. No i to będzie na razie wszystko. Przedostaniemy się w takim razie przez tamte świeżo otwarte przez Tiffę drzwi. Tylko że najpierw trzeba sobie jeszcze poradzić. Ale ładnie poszło. Dzięki temu, że wrogowie byli blisko siebie, to każdy cios właściwie zahaczył o tę dwójkę, a nie tylko o jednego przeciwnika. No i dobra, tutaj już korzystaliśmy ostatnio z tych promocji, prawda? Więc akurat jeśli chodzi o jakieś przecenione produkty, no to nie za bardzo skorzystamy. Nie będziemy też odpoczywać, bo praktycznie mamy uzupełnione zdrowie. Nie ma zatem takiej potrzeby. No i mamy czwóreczkę, bo tam już byliśmy, więc nie ma sensu znowu tam schodzić, prawda? Jeszcze tak się upewnię. Nie no, zdecydowanie. Jakby nie patrzeć, tędy przychodziliśmy w poprzednim odcinku. Guess so. You know, he really likes you. Maybe. Friendly guy, but he has a hard time opening up to people. Well, that makes two of us. He's got your back though. Makes two of us. Temat Wedge'a w ogóle jest ciekawy. Jak on się nagle tutaj, kurczę, znalazł? Że teraz nam pomógł. Pomijam już oczywiście fakt, że w klasyku w ogóle nie mogło dojść do takiej sytuacji, skoro dużo wcześniej zginął w trakcie ataku na jeden z sektorów. No ale o tym już wam mówiłem. Tutaj bieg historii jest troszkę inny jednak, jakby nie patrzeć. Dzięki temu Wedge mógł nam rzeczywiście pomóc, jednocześnie jakoś kontaktując się z tym burmistrzem. Run! Blind Fishbot here is trying to turn us into mince meat. A proszę. Ciekawostka jest taka, że kojarzę tego przeciwnika z oryginału. Przynajmniej tak wyglądał. No dobra, nie ma słabości niestety. A, i mamy bloki, kurczę. Czyli nie jestem w stanie tutaj w ten jego cały ogon chyba naparzać. Jedynie z przodu mogę atakować. No to wygląda. Może kurczę, teraz się ładuje. O kurde. To niedobrze. Ataki elektryczne. No to chyba nie pozostaje nic innego, jak też skorzystać tutaj może z Firagi w takim razie. Okej. Tak, czyli jedynie z przodu mogę atakować, ale ciężko jest, szczerze mówiąc, bo ciągle jest w ruchu jednak ten przeciwnik. Na razie ataki magiczne wypróbujemy. It's out of control. Damn it. What the? I think it's coming this way. Nie wierzę, nie wierzę. Zmieńmy. Okej, okay, bo mieliśmy menu. Przycisk odpowiedzialny, ale jak zobaczyłem, że ten przeciwnik tutaj leci, to uznałem, że trzeba z tego skorzystać, bo to jest taka opcja w niektórych scenkach przerwnikowych, że możemy sobie podmienić materię. No i teraz to będzie konieczne, bo patrzcie, że tutaj będziemy walczyć, a ja bym nie miał, kurczę, tych wielu pomocnych materii tutaj. Więc niestety znowu przełączamy Magnify. Na pewno damy sobie też Revival Materia. I może już tych pozostałych byśmy nie zmieniali w takim razie, aczkolwiek więcej HP z jednej strony by się też przydało. Więc niech będzie jeszcze i to. Odbierzemy znowu Barretowi, a później pewnie ponownie trzeba będzie się przełączyć. No i dobra, już powiedzmy, że niech zostanie tak jak jest w tym momencie.
U Tify tutaj jeszcze czegoś się brakowało. No ale dobra. Chyba, że damy sobie ewentualnie Fire, aczkolwiek... Dobra, zostawmy. No właśnie, teraz powrócimy do bitwy, a w trakcie walki już nie możemy zmieniać sobie materii, więc gdybym nie przytrzymał tego przycisku kwadrat w trakcie scenki, to nie mógłbym tego zmieniać. Dobra, lecimy. To w takim razie nabić sobie... A, bo tutaj też, kurczę, z przodu możemy oberwać. Co jest grane. Teraz jest taki problem, że mamy tutaj stosunkowo niewielki obszar. Okej. Może teraz się uda zaatakować szybko. Jest akurat pod presją, co ciekawe. A ciekawe, a może jednak Focused Strike w takim razie. No właśnie, troszkę podbiło. Troszkę podbiło ten pasek, zdecydowanie. Teraz z tej strony się ustawmy. I dajmy Fandagę. Rewelacja. No dobra, nie powinno być tak źle z tą walką chyba. Jakaś kolejna... A, dobra. Mamy inny atak. O, w mordę. Czy to jest jakaś tragedia? Na szczęście automatycznie Aerith zaatakowała, wykorzystała to auto-cure. Ale muszę tutaj cały czas, kurczę, uważać. Ja przełączę na razie na Aerith. Dlatego, że ona tutaj... Jednak niech Hyurage lepiej wykorzysta. I w tym czasie spróbuję się ustawić, żeby zaatakować jeszcze Tifo, chociaż kurde. Teraz będzie z kolei ten kolejny atak, który wcześniej był wykorzystywany. Na razie zatem blokujemy to po prostu. Spróbuję też uciec jakoś przed tym ewentualnie. Nie może to być trochę wolniejsze. Nie wiem, czy właśnie w trakcie takiego ataku jest sens, żeby samemu atakować, bo może nie trafimy wtedy. Okej, kiedy się zatrzyma? Teraz. I znowu jest pod presją właśnie w takim momencie. Czyli możemy spróbować znowu zwiększyć stagger. O, właśnie. To teraz może dajmy sobie jeszcze Fandagę. Swoją drogą ciekawe jest to, że ja wygląd tego przeciwnika kojarzę z klasyka, ale w formie zwykłego właśnie wroga, a nie bossa. That's enough. Again you triumph. I'd be disappointed if you didn't. Yes, I believe I have just about all the data that I require. Then, we are ready to proceed to the next stage. Huh? Hmm. O kurde. Sephiroth naprawdę tutaj jest, kurczę, no. Yes, we got it to work. No, nie ciesz się tak, Aerith, bo najwyraźniej wszystko idzie zgodnie z planem profesorka. Could this be a trap? Don't worry, the elevators are safe. All right, if you say so. Nie można nigdy być w 100% pewnym, że windy są bezpieczne, Aerith. Huh? Are we there already? No, something tells me that we aren't. Call it a hunch. I hear something.
No dobra, to co też ten profesorek dla nas tym razem szykuje? Oto jest pytanie. A, dostaniemy się do naszych towarzyszy, co? Patrzcie. I think it might be locked from this side. Should we open it up then? Jasne, otworzymy jak najbardziej. Cloud. Hey, you guys. Hey. Band's back together. Past time we got out of here and made our way to the roof. There's an elevator just over there. Hmm? But it will move only at Hojo's discretion. No i teraz pytanie. W końcu... Aha, czyli bez Barreta jesteśmy teraz. No to tak na dobrą sprawę, można by jednak tutaj uzupełnić Aerith jeszcze te niektóre materie. Czyli damy sobie jeszcze cleansing. Czyli to będzie to. I do tego Tiffie ewentualnie jeszcze jakiejś materii brakuje. Zastanawiam się tylko, może więcej many jeszcze jej damy w takim razie. Na pewno to nie zaszkodzi. Tutaj odbierzemy na razie Barretowi, skoro jest poza drużyną. Mam nadzieję, że za chwilę znowu nie będę musiał tego zmieniać. No ale już nic nie poradzimy. Czyli jedynie jeszcze Aerith nie ma tego 50 poziomu doświadczenia. Aczkolwiek tutaj działa też materia, dzięki której więcej doświadczenia zbieramy, więc zobaczymy jak to będzie. Tylko teraz jeszcze mało ma Aerith tutaj tego zdrowia, więc się zastanawiam, czy... nie wykorzystać sobie ewentualnie jakiegoś czaru. Na przykład byśmy wzięli tą Kyuragę. Od razu lepiej. No i teraz rozumiem, że ruszamy do tej windy w takim razie. Teraz Hojo pewnie nas jeszcze w inne miejsce pokieruje. A nie. Zadziała to czy nie w końcu? Powinno chyba zadziałać. Proszę bardzo. Well, okay then. Looks like the elevator is working. It appears Hojo's done having his fun. Glad to hear he enjoyed the show. No to w końcu wjedziemy już na górę, czy jeszcze jakiś przystanek nas czeka? We're back again. Yeah. Hey. Dobra, rozejrzyjmy się w takim razie. What the hell's going on? Who would? We may find out soon. Let's go. O kurczę, a może to sprawka właśnie Sephirotha, którego przecież widzieliśmy na tym monitoringu? To by dopiero było niezłe. Totalnie, już na tym etapie tej fabuły to widzę, że nie ma co się sugerować tym, co mieliśmy w wersji z 1997 roku. Bo wygląda to tutaj inaczej, zdecydowanie. So what's above this floor? The president's office. And then the roof. A proszę, czyli do biura prezesika? Ruszamy. Wait. Once we get in that elevator, there's no turning back. We're ready. Right? Huh? The elevator back there can take us down to the central terminal again. Now's the time for any unfinished business. Nie no, jak najbardziej jesteśmy gotowi. I'm ready to do this. Let's go. Lubię, jak gra informuje, że po przekroczeniu jakiegoś punktu nie będzie już drogi powrotnej, bo zawsze jest to okazja, żeby ewentualnie coś nadrobić. No ale my już zrobiliśmy wszystko przecież. Nie pozostaje nic innego, jak tylko kontynuować wątek fabularny. Aż jeszcze zerknę tutaj. Czyli ruszamy do tego biura prezesa.
Shinry. Okej, wyraźnie nas tam prowadzi. No i nawet w inną stronę nie mogę się udać. A myślałem, że coś dodatkowego jeszcze uda się odkryć. 69 piętro. Ale jak cicho, jak spokojnie. I jeszcze ta muzyka do tego wszystkiego. Okej, nieważne, którą stroną się przedostaniemy najwyraźniej. Where the hell is that bastard hiding? And Sephiroth? Wait, I can hear something. Help! Is anybody there? Hey! To stamtąd, prawda? Help me! Please! Możemy jeszcze odpocząć? Możemy. Is anyone out there? Pytanie, czyj to głos w końcu? Hey! Najpierw kupmy wszystko. Please help me. Odpoczniemy i teraz się zastanawiam, jeśli to jest prezes Shinry, albo z kolei jakaś inna pułapka. No ale chyba musimy to sprawdzić. Is anyone out there? Hey! Is anyone out there? Prezesik. Please help me. Help me. Well, well, well. Pull me up. I'll give you all the money you want. I have killed plenty of it. Thing is, I don't want your money. Please. Just let me live. Everything you want can be yours. I'm a man of modest dreams. Dropping you from 70 stories up would get me damn near to good. But not all the way. You want something more, don't you? More than this right here? Talk to me again like you know me. Barret! Stop it! You're gonna get on TV and tell them. Tell them what you did to Sector 7. That it was you who killed all those people. Then, you're gonna tell them the truth about Avalanche. That Avalanche ain't Wu-Tai or anybody's puppet. That Avalanche fights for the people, the planet. That we fight to hold Shinra to account for its crimes. That is Avalanche, the filthy sewer rats who brought down a Goliath. You tell them that. Is that really all you want? For your names to be cleared? That is what matters most to you? More than shutting down the reactors? Than the future of the planet itself? Huh? Damn! You're lying to yourself even now. Truth, justice, honor, freedom. Vain indulgences, everyone. Picture it. Picture a world without Shinra. Without Mako Energy. A stagnant, impotent world. Now picture a natural disaster. Who would help the people? Help them recover and rebuild. You? With their old world ruined, will they thank you for the new? I'm going to give you a chance.
one last opportunity to consider what your principles are truly worth. But bear in mind that time is of the essence. And what about you, Mr. President? What are your vaunted principles? What principles? Did you understand even a single word of what I told you? I know what I want, and I take it. I take advantage of whatever I can, and discard that which I cannot. There is no room for sentiment or guilt. O kurde. You son of a bitch! Co jest, kurde, tu grane? Nie no, on go nie mógł zabić, prawda? Jeszcze mamy te szepty, te istoty. This is the source of everything. Wow. What's happening? It's an illusion. Stay calm. Kurde, no... Szczerze mówiąc, to mam szczerą nadzieję, że nic się Barrettowi tak naprawdę nie stało, prawda? Oj, serio, akurat mnie zatrzymał. Allow me. Dobra, zdążyłem. Bo zastanawia mnie w ogóle to, że jak Sephiroth dźgnął tym mieczem zarówno Barretta, jak i prezesa Shinry, to się pojawiły właśnie te, nie wiem jak to nazwać, obłoki dymu? Żadna krew. No i momentalnie się właśnie pojawiły te szepty, które mają przecież niby pilnować, żeby wszystko szło jakimś biegiem wydarzeń znanym. Aczkolwiek są i tak pewne zmiany w stosunku do klasyka. Bo w każdym razie tutaj żadnych konkretnych wielkich słabości niestety nie mamy. O, i tutaj mamy informację, że w momencie jak odpowiednio dużo zdrowia odbierzemy, to nie będziemy mogli nabijać Stagera. Dobra, najpierw możemy spróbować atakować te macki tutaj. Proszę bardzo. Właściwie spróbujmy, teraz jest pod presją akurat. O właśnie. Nabić tego Stagera w jak największym stopniu jak na razie. I gdzie jest kolejna macka? W końcu nie mogę jej teraz namierzyć? Na razie chyba nie. Mogłem jeszcze atakować właśnie innymi postaciami w tym czasie, no. Ale już dobra. Star Shower weźmy. Kolejny atak był. Get ready. Dobra, na razie naparzam ile się da. Zobaczymy jak będzie dalej. Okej, znowu jakiś atak będzie. A, proszę. Czyli w takim momencie mamy odrastanie tych macek właśnie. Teraz tylko to dobić. O, właśnie. No, ale czy to wiele dało? Znowu odrosło mu. Dobra, ustawię się z odpowiedniej strony. No, akurat Aerith się na chwilę zatrzymała. Teraz może na szczęście nas leczyć. Będę się póki co koncentrował chyba na postaci Clouda. A od czasu do czasu po prostu będziemy jeszcze dodatkowo
spróbować sobie zmieniać postać na jakąś umiejętność konkretną. Kurde, znowu mnie to zatrzymało, no. W takim razie dajmy tutaj Tifę szybko. Ona powinna załatwić tę maskę w takim razie. No a jakby spróbować ewentualnie z Infinity's End? No nie wierzę. Odrzuciło mnie to od niego akurat. Po prostu cudownie. Nie wiem, czy ewentualnie tutaj... Albo byśmy jakimś czarem właśnie spróbowali. Teraz, skoro trzyma nas na dystans, to spróbujmy. Tylko zastanawiam się, a gdybyśmy spróbowali też otruć tego przeciwnika... O, w mordę. Co ja najlepszego zrobiłem? On w tym momencie miał chyba jakiś czar, który odbija te ataki w moją stronę. Po prostu cudownie. No ale okej, to w takim razie usuńmy tę truciznę. I na razie będę po prostu atakować normalnie tutaj. Czekajcie, bo to chyba mnie właśnie tak zatrzymywało, prawda? Ja muszę przed tym uciekać. No kurde, i tak mnie trafił. Dobra, trzymamy się na razie z daleka. Nie wiem, czy już decydować się na leczenie. Na razie spróbujmy znowu tutaj. Dobrze. Zniszczyliśmy to i teraz tutaj jeszcze. No i udało się niby. To może teraz przełączmy na Tifę. I Star Showerem zaatakujemy. No niby jest teraz pod presją. Tylko, że znowu mu to odrasta wszystko, no. Okej, czyli rzeczywiście to zatrzymuje mnie na dłuższy czas. Spoko, dobrze wiedzieć. No ale teraz potrzebujemy leczenia jak najszybszego. Dobra. Samona będziemy mogli też wezwać. Zastanawiam się tylko, którego. Okej, znowu te macki się odnowiły. Poczekam chwilkę i teraz spróbujmy z Samonem. Bahamut niech będzie. Duty calls. Spoko. Teraz będziemy jeszcze tutaj naparzać. Kurde, jakiś nowy atak był chyba. Też wydaje mi się, że te macki są coraz bardziej odporne, albo kwestia może innego trybu ataku. Dobra, i teraz jakbym spróbował tym Bahamutem tutaj. Zaatakujemy z dystansu, mam nadzieję. O właśnie, może być i tak. No i znowu jest pod presją niby. Nabijamy, nabijamy to. To teraz jeszcze Tifa w takim razie. A, bo już kurde, nie mamy tego wskaźnika presji. No nie, no zatrzymało mi wszystkich. I to naprawdę całą drużynę. Co to jest, co to jest? Szybko Erif niech nas, kurcze, wyleczy tutaj, co? Tylko Cloud. A te macki też mogę atakować i może od tego lepiej zacznijmy. Dobra, uciekać. Wow, wow. Chyba jest teraz odporny na nasze ataki. O kurde, a to oznacza, że nic nie zrobimy Bahamutem, co? Nie wiem właśnie, czy coś to zrobiło. No te macki na pewno zostały pokonane, aczkolwiek wyrosły nowe. Ale chyba nie zrobiliśmy jakiejś dużej krzywdy głównemu przeciwnikowi, niestety.
Dobra, triple slash się tutaj sprawdza. Okej. Więcej jest jeszcze tych macek tutaj. No i teraz możemy atakować? Kurde no. Tak, czyli to jest chyba ten moment, już teraz może nie, ale był ten moment, kiedy on odbijał ataki. Nie no, pojawiły się znowu te macki niestety. To spróbujmy. No, na razie będę się koncentrował jednak na tych mackach w takim razie. Mam nadzieję, że słusznie. Okej. I znowu to rejection jest, kurczę, no. No już niewiele brakuje do stagera, kurde. Podleczył się teraz, naprawdę? Ejej. Zostaw go w spokoju. Star Shower może. Jest, mamy stagera. To dobre i to. Teraz zobaczyć może jakąś właśnie specjalną umiejętność, jakieś ataki, nie wiem. Ray of Judgment. Tifa, też tutaj Star Shower znowu. I Cloudem może jeszcze zdążę nabić, żeby Infinity's End wykorzystać. Jest. No nie. To jest tylko kolejna faza walki. No po prostu cudownie, a już się cieszyłem, że na tyle duże obrażenia zadaliśmy, żeby go pokonać. O, w mordę. No ale wreszcie jest ta muzyka też. Znana z oryginału. Oczywiście trochę przearanżowana. I co, czy nadal jestem w stanie tego stagera nabijać? W teorii widać, że tak, ale... O nie, znowu coś. Mamy limit teraz niby. Czekajcie, tylko najpierw może jednak wyleczyć drużynę, co? Zaczynając od Clouda. Ale chyba bym z tym limitem spróbował jeszcze. Dobra. Czy on teraz w ogóle... Czy ma sens, żeby go atakować? Oto jest pytanie. No on ma teraz barierę niestety. Jakieś tam malutkie obrażenia niby zadajemy, ale to naprawdę niewiele. Okej, poczekam aż ta bariera zniknie. Tak, tylko że teraz mamy kurczę kolejną jakąś obronę, no. To nie wiem właśnie czy ma sens, żeby atakować. Teraz to ja nie robię właśnie żadnej praktycznie krzywdy. Tifa ewentualnie mogłaby spróbować jeszcze. Chociaż ona widzę, że tutaj się skupia teraz na tych mackach i może... Rzeczywiście... Tutaj na razie się przełączyć. No, będziemy mieli chyba... No właśnie, truciznę. W takim razie Poisona, żeby od razu podleczyć Tifę. No i co, może jednak kurde spróbujemy tutaj. A i akurat zniknął, no. To teraz, spróbujemy. Ciekawe jak to wyjdzie. No jakiegoś wielkiego szału to chyba nie zrobiło, no ale... Już trudno. Pakować wszystko co tylko mamy, kurde. Ile można? Star Shower jeszcze dawać. No i wykończymy już. Do
HQ, this is Avalanche 3-1. Making another pass to search for friendlies. Jest. Barrett, are you hurt? No, on nie mógł zginąć, prawda? Nie tak szybko, no kurde. Don't think so. This death was not the one ordained for you by fate. A, właśnie. Thanks. Ale w końcu co z prezesem Shinry? Czy on też nie przeżył? W ogóle znowu mieliśmy motyw z tą zakapturzoną postacią. Co już się przewijało od początku gry. Z tą postacią, wiecie, z numerkiem. Tutaj mieliśmy numer 49. Też to jest ciekawe. No ale okej. Mamy zatem chwilę odpoczynku. Więc dalszą częścią tego rozdziału 17 będziemy się zajmować w kolejnym materiale. Teraz się tylko zastanawiam, że Cloud jest zupełnie sam. No ale wszystko się, myślę, będzie powolutku wyjaśniać, bo przypominam, że jest to przedostatni rozdział w tej grze, a więc nieuchronnie będziemy zbliżać się do końca. Na razie to wszystko z mojej strony. Do usłyszenia.